Znajdujemy Sportowy Kraków, Anna Kozińska, witamy serdecznie. Kilka tygodni temu obiecywaliśmy, że ta jesień będzie należeć do biegaczy. Teraz z dumą informujemy, że słowa dotrzymaliśmy. Tej jesieni w Krakowie oglądaliśmy dwie najważniejsze imprezy biegowe. Bieg Trzech Kopców i siódmy Krakowia Półmaraton Królewski. Tauron Kraków Arena była świadkiem, jak 5000 biegaczy podjęło wyzwanie, jakim jest przebiegnięcie 21 kilometrów. Wyjątkowa trasa, malownicza i nie najtrudniejsza, więc sprzyja i doświadczonym biegaczom, i tym, którzy z takim dystansem mierzą się po raz pierwszy. Pogoda na zamówienie. Atmosfera, jak podkreślają uczestnicy, magiczna. To nie jest spot reklamowy, to relacje świadków. Nastrój jak zwykle pozytywny. Uwielbiam tą atmosferę startów. No jest cudownie. Jest to jakby takie ukoronowanie całego sezonu, jesienny półmaraton. Meta w Tauro Arenie po prostu robi niesamowite wrażenie. Tęskniliśmy przez tą pandemię do zawodów. Teraz no to jest kwintesencja, proszę zobaczyć. Same uśmiechnięte twarze w koło. Tylko się cieszyć bieganiem. Zacząłem biegać jak miałem 15 lat, a to było 40 lat temu. Powiem szczerze, naprawdę cały czas mnie to jeszcze cieszy. Piękna trasa. Zabytki Krakowa, Wisła, cała trasa jest super malownicza, no i atmosfera. To chyba przeważyło. Biegacze wystartowali z ulicy Lema, by przez bulwar Wiślany dostać się na Aleję Trzech Wieszczów. Tam jeszcze tylko okrążenie Błoń, wizyta na rynku i z powrotem do środka areny. Najszybciej zrobił to gość z Ukrainy. Zwycięzca, Witalij Zafar, potrzebował godziny 3 minut i 49 sekund. Fajna pogoda, bieg też fajny, ja co tydzień robię bieg, oglądał Kraków, super. Drugi w klasyfikacji generalnej, a pierwszy wśród Polaków był Tomasz Grycko. Zamoń wypełnił bardzo mocno bieg od początku. Trzymaliśmy go, ale później po 9 minutach się trochę zerwało. No około 12-13 próbowałem ja zaatakować, żeby zgubić moich, można powiedzieć, kolegów z tyłu, udało się. Same 2 kilometry trochę już męczyłem, pomimo tego, że się dobrze biegło. Gdyby było zdrowie, to można było ten bieg spokojnie wygrać dzisiaj. Godzina, 13 minut i 40 sekund to 15 wynik klasyfikacji generalnej i rezultat najszybszej kobiety. Tym razem ze zwycięstwa cieszyła się Monika Jackiewicz. Trasa jest bardzo fajna, bo Kraków jest w ogóle pięknym miastem, kibiców było mnóstwo. Rywalki były bardzo dobre. Paulina Kaczyńska, wielokrotna mistrzyni Polski, Iwona Bernardelli, olimpijka, Lilia Fiskowicz również olimpijka, także obstawa była bardzo mocna. Jeżeli ktoś po przebiegnięciu półmaratonu jest uśmiechnięty, to jest bardzo dobry znak. Naprawdę świetne rezultaty, świetny czas. Jestem pełen podziwu dla nich wszystkich. Te opinie, które słyszę, zachwyceni i trasą, i pogodą, i atmosferą, no i tym przede wszystkim, że mogą biegać w normalnych warunkach i mam nadzieję, że to już takie ostatnie tchnienie, że jeszcze żyjemy trochę z pandemią, a w przyszłym roku już będziemy mogli biegać normalnie. To jest największa satysfakcja, jak biegacze są uśmiechnięci, zadowoleni, przede wszystkim komentują też między sobą, także piękna trasa, że piękne widoki, że super meta, więc to nas buduje bardzo i dodaje sił do naszego działania. Podobnie jak tysiące uczestników, którzy już czekają na kolejne krakowskie imprezy. W grupie Raźni zachęcamy. Stworzyła się taka nieformalna drużyna aktorska, która postanowiła też próbować swoich sił w profesjonalnych zawodach sportowych, tak jak tutaj dzisiaj. No i to troszkę nas tak łączy. Od czasu do czasu jest to pretekst, żebyśmy się mogli wspólnie spotkać, nie tylko na planie filmowym. Oczami debiutanta, jak ta trasa wyglądała? No wspaniale. Miałem takich parę fajnych doświadczeń, czyli na przykład jak człowiek biegnie tunelem koło Mostu Dębnickiego, no to jest rzeczywiście spektakularny, wielki, ale jest zablokowany dla biegaczy. Nad tunelem kibice, którzy biją brawo i kibicują. Szanowni, się mogę pochwalić, godzina 45 i 50, chyba 4 sekundy, jakoś tak. Ja jestem zadowolony. Czyli kwiecień, maraton, tak? No jak powiem, że tak, to będzie nagrane. Nie będę się mógł wycofać. Powiedz, będziesz. Ale postaram się. Jeden z najbardziej zwariowanych biegów w moim życiu, ponieważ jeszcze trwa. Rano o 6 wszedłem do pociągu z Wrocławia. O 9.30 wyszedłem na dworcu w Krakowie. I godzinę później startowałem. I teraz wsiadam do pociągu do Warszawy i wieczorem mam spektakl w Warszawie w teatrze. Wszystkie edycje biegłam od pierwszej
gdzie wcześniej byłam zwiastunem tej trasy. Dlatego to jest wyścig z historią w tle. Nie jest to proste, jak za 2 tygodnie skończę 78 lat.